zależność, która oczywiście sprawia, że naród może przetrwać, bądź nie może. Musi po prostu w sensie biologicznym kontynuować swój byt na ziemi, a w tym celu muszą się, mówiąc wprost, rodzić dzieci. I to jest taki ulubiony mój fragment akurat tych koncertów w ostatnim czasie, dlatego że każdy lubi się pochwalić i tutaj akurat kolega ponosi pewne ryzyko, chociaż właściwie no, ryzyko spoczywa na żonie, dlatego że po raz trzeci matką ma zostać właściwie, no, być może dzisiaj, termin właściwie wypadał bodajże wczoraj, także mamy wszystko zmienić. No właśnie, myślałem, że nie będzie brak. Natomiast ja będę ojcem po raz drugi w październiku, także jakoś współzawodniczymy. Teraz kawałek pod tytułem Dobre dziewczyny, bo z naszego punktu widzenia, by stworzyć rodzinę, potrzebna jest nam druga połówka. Przy męskim punkcie widzenia oczywiście chodzi o kobiety. Ten prosty kawałek mówi o tym, że po prostu od chciwych dziwek cenimy bardziej porządne, uczciwe, kochające kobiety. Pod tym kawałkiem kiedyś przeczytałem, że to pisowska propaganda. Chyba nie zapomniałem autorowi komentarza, nie dyskutowaliśmy jakoś dłużej, po prostu taki komentarz przeczytałem. Jeśli mówienie, że fałszywe dziwki są trochę gorsze od tych wiernych kobiet, to pisowska propaganda, to świat się wali chyba. Chyba, że takiej miłości PiSu po prostu nie chciał zaskarbić tylko dla swojej ulubionej partii te wartości. Nie wiem, o co chodziło naprawdę. Kochająca szczuka. Dobre dziewczyny. Szczuko. Kilkukrotnie taki koncert, w którym oprawa muzyczna jest pełniejsza. To oczywiście
nastręcza większych problemów, jeśli chodzi o kwestie organizacyjne. Natomiast wczoraj chociażby graliśmy taki koncert pod tytułem Czemu nie o tobie w szkole nie uczyli. Chcąc się pochwalić, no to miałem jakiś tam udział w organizacji czy inicjacji takiej tej inicjatywy. I w takim wypadku odbiór jest ciekawszy, a szczególnie dla osób, które na co dzień są fanami hip-hopu i są w stanie zdzierżyć właśnie petrykowe brzmienie. To oprawa, w której gra orkiestra smyczkowa, sekcja dente, refreny śpiewają chóry. To taka ciekawsza forma hip-hopu i takie koncerty już zagraliśmy kilka razy. Jak coś, to polecam się na przyszłość, bo z tego co rozmawiam z ludźmi, to naprawdę to wychodzi bardzo dobrze. A oprócz tego też właśnie szerszy odbiór jest potrzebny tutaj, a dla ludzi, których nie pociągnę sam Pilecki, sama polska historia, to jakieś hybrydy, ciekawe wykonania i tego typu rzeczy są jak najbardziej na miejscu. Takie coś udało nam się zrobić. Z dużą satysfakcją obserwowaliśmy kolejkę pod Filharmonią przed Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, gdzie naprawdę no, kasa miała być otwarta o 11, a od 9 kolejka już się ustawiała. Bardzo było sympatycznie zobaczyć, że i później grać z kolei na koncercie, na którym oprócz 200 osób na scenie jest pełna Filharmonia. Z Krakowem oprócz generała Nila, który urodził się, związana jest też postać innej bohaterki. Była tutaj o dziewczynie. Bohaterki, która wymieniana jest jednym tchem z wielkimi postaciami polskiego podziemia, zarówno pierwszej, jak i drugiej konspiracji. Czym zaskarbiła sobie takie miejsce właśnie w takim poczcie bohaterów. Nie była wielkim dowódcą, wielkim wojskowym. Była jedynie łączniczką i sanitariuszką w 5. Brygadzie Wileńskiej majora Szędzielarza Łupaszki. Mowa o Nilce, osobie związanej o tyle z Krakowem, że jej skromny pomnik po pierwsze stoi właśnie w Krakowie, w Galerii Wielkich Polaków. Został zresztą ubrany czerwoną pafarnią, zniszczony przed Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tak, to jakoś się zbiega datami, że akurat w urodziny Pileckiego pojawiła się publikacja na temat rotmistrza. Dla nas to jest akurat cios o tyle duży, że spowodował u córki Pileckiego takie załamanie, że i pogorszenie stanu zdrowia, a to kobiety tak już licząca swoje lata, że prawdopodobnie nie dotrze dzisiaj na uroczystości do Krakowa, które będą się odbywać wieczorem, a miała właśnie być gościem honorowym i zajmować głos. Natomiast ludzie, którzy najwyraźniej utożsamiają się z mordercami Polaków, a nie z polskimi bohaterami, publikując takie świństwa, doprowadzili ją właśnie do przykrego stanu zdrowia. Dziękuję. Teraz przed chwilą jeszcze wyrabowana Baczyński. Pierwsze pokolenie, którego sam autor był przedstawicielem. Dzielili cię syneczką, twoja podróż w a to wali ci syneczku, smutne oczy, ludą krwią, malowali krajobrazy, żółte ścieki pożą, wyszywali wisielcami, przed północy morze, uczyli cię syneczku, ziemi twej na pamięć, i ścieżki powycinał, żelaznymi sami powali cię w ciemności, karmili po prostu, przeżyłeś po omacu, najwstydniejsze z ludzi trumy, wyszedłeś jasny synku, szatą bronią krąg, poczułeś jak się jeży, dźwięku bił zło, zanim padłeś jeszcze ziemi. Przeżegnałeś ręką, była kula synku, czy to serce pękło? Oddzielili cię syneczku, od to co jak młody zrzał, haftowali ci syneczku, smutne oczy, rudą krwią, malowali krajobrazy, żółte ścieki tworzyły, wyszywali miesięcami, przed płynące morze, wyuczyli cię syneczku, ziemi tej na fanie, się ścieżki powycinał, żelaznymi łzami odchowali cię w tamtości, karmili po łusku, przemierzyłeś po omacku, najsłynniejsze z ludzi zrób, wyszedłeś na ten syku, szatą bronią w noc, poczułeś jak się jeży, dźwięku mi słowa, nie padłeś jeszcze ziemię, przeżegnałeś ręką, była kula syku, czy to serce pękło? Co ja mogę zrobić, tak jak dla ciebie.
Kamienica oczywiście, która będzie miała jeszcze 17 lat. Widzę siłę w twoich oczach, która naród polski niosła. Sławę tobie, odwagę, chociaż nie jesteś dorosła. Sławę w tobie wielki honor, ojczyzna i Boga. Chociaż będą się zaciskać, chwała wojenna posąga. Kiedy sen przychodzi, spotykam cię lineczko. Nie strzelajcie do niej, to przecież jeszcze dziecko. Chcecie uratować, lecz to już są słowostatki. Mordercy Polaków, ręce precz od małolatki. Czarne. Widzę twoją twarz, ty mija, zakładę karne, karne za twój śnieg jest, a jednocześnie jak ze skały. Co ja mogę zrobić, nagram dla ciebie kawałek. Patrzę w twoje oczy, choć to zdjęcie biało-czarne. Widzę twoją twarz, ty mija, zakładę karne, karne za twój śnieg jest, a jednocześnie jak ze skały. Co ja mogę zrobić, nagram dla ciebie kawałek. Na sekundę nad postacią Inki, to widzimy właśnie dlaczego wymieniana jest poczcie tych wielkich bohaterów. Nie za zniszczenie niemieckich czołgów, nie z racji odznaczeń na polu bitwy. Zeznania nawet milicjantów i kabelowców mówiło o tym, że była zwykłą sanitariuszką, że niosła pomoc również rannym po stronie przeciwników. Oczywiście w aktach próbowano z niej zrobić jakąś dziewczynę, która miałaby spełniać rolę, której nie mogłaby spełniać w żadnym oddziale, czy jakieś, wydawać jakieś polecenia, prawda? No, trudno, żeby łączniczka i sanitariuszka niepełnoletnia, 11-letnia dziewczynka wydawała wojskowym oddziałom polecenia. Z jej wiekiem zresztą była związana też taka kwestia, można powiedzieć, bardzo przyziemna i osobista kwestia Inki, bo ona, jak się przypatrzymy na zdjęcie, miała taką niesymetryczną buzię. Miała coś związane tutaj mięśnia na twarzy po prostu. Miała już dogadanego przez kogoś załatwianego lekarza, który miał się z nią zaopiekować, zrobić po prostu operację. Jako dziewczyny zależało jej na po prostu tym, żeby ładnie wyglądać. Możemy tylko spekulować, zastanawiać się nad tym, czy w tych ostatnich chwilach sama do siebie nie mówiła, a jednak nie pojadę, miała jechać na tą operację. To dziewczyna, którą wymieniamy w poczcie tych bohaterów, gdyż właśnie w tych ostatnich chwilach zachowała się mężniej niż jeden wielki wojskowy. Pomijając to pisane świadectwo w grypsie do koleżanek, tekst, który prawdopodobnie każdy zna, czyli słowa przekażcie mojej babci, że zachowałem się jak trzeba, to nawet w momencie egzekucji, a egzekucja to też jest ciekawy motyw, gdyż tutaj pluton egzekucyjny wynikł. Ten egzekucyjny strzelał w ścianę, wszyscy strzelali w ścianę. Przyprowadzono tam jakichś młodych poborowych, mówiącym, że mają rozstrzelać jakichś ohydnych zdrajców, a to młody chłopak o szlachetnym wyrazie twarzy, 17-latka. Także w momencie, gdy kule poszły w ścianę, po tym jak krzyknęła już niech żyje Polska, krzyknęła jeszcze niech żyje Paszwo. Ona swoje życie świadomie składała w ofierze za tych ludzi. Miała oczywiście możliwość przecież wydać ten oddział po to, by samemu ocalić życie. Major Paszwo, gdy w końcu został powołany przez UB, dostał 17-krotną karę śmierci. Także tutaj nie było złudzeń, jaki los tego człowieka czeka. Bo wiadomo, że ona swoje życie kładzie po prostu w ofierze. Jeśli chodzi o przykłady, patrząc właśnie na postać Inki, jeśli chodzi o czasy teraźniejsze, znowu rzecz smutna dosyć, dlatego że wczoraj na tym koncercie była na przykład szkoła z Krakowa imienia Rotmistrza Pileckiego. Takie szkoły pojawiają się. Jest jedna szkoła imienia Winów w Polsce. To przy niezliczonej ilości ulic nazwanych imieniem komunistycznych zbrodniarzy, troszkę mało na razie. A w miejscowości jest jeszcze gorzej. Tam stoi szkoła nazwana imieniem człowieka, który wydał jej matkę Gestapo, wskutek czego została zakatowana przez Gestapo. Nie ma szkoły, nie dano to się dzików. Skoro wspomniałem o matce zakatowanej przez Gestapo, to właśnie też można się pochylić nad tym, skąd takie postacie się brały, skoro to była przecież sierota i ojciec zginął na szlaku bojowym armii Andersa, a matka właśnie zamordowana przez Gestapo, zadenerwowana przez patrona jednej ze szkół na Lewce. Dochodzimy jednak mimo wszystko do
wniosku takiego, że jednak państwo polskie, to międzywojenne, potrafiło wychować takich ludzi, potrafiło wychować ludzi takich jak Pilecki i Kaczyński. Potrafiło mimo trudnej sytuacji, bo przecież dziura budżetowa po pierwszej wojnie światowej wynosiła 20-krotność budżetu, nie 20% czy 2%, tylko 20-krotność. Nawet tory kolejowe do siebie przecież nie pasowały, był różny rozstaw torów między zaborem pruskim a rosyjskim. Także podnosić to państwo z gruzu było bardzo ciężko. Jeszcze mówi się o 20-leciu międzywojennym, a przecież tak naprawdę Polska swoje granice ukonstytuowała w roku 22. W międzyczasie uratowaliśmy świat przed zagładą z rąk Armii Czerwonej, a wojna wybuchła w 39. Także mi jakoś ciężko doliczyć się pewnych dwóch dekad. Teraz, żeby już nie zamęczać gadustwem, kawałek o bohaterze dzisiejszego spotkania, czyli bohaterze wszechczasów, rotmistrzu Witoldzie Pileckim, bohaterze i ochotniku wojny polsko-bolszewickiej, działaczu międzywojennym, bohaterze Powstania Warszawskiego, który po sobie zostawił redutę Pileckiego w Warszawie z racji zaciekłości i genialności oporu stawianego Niemcom w jednym z centralnych punktów Warszawy. O człowieku, który nie dał nigdy żadnego świadectwa nienawiści, to jest też wyróżniające Pileckiego, to nie był człowiek, który lubi przytaczać taki dowcip. Pewien pan kapitan, który ma za sobą wrzesień 39, obozy niemieckie, sowieckie, 15 lat więzienia za komuny, w tym długi czas w celi śmierci z potrójną karą śmierci. Jest człowiekiem bardzo pogodnym, po wyjściu z więzienia był nauczycielem, także bardzo sprawne umysłowo i zawsze potrafi, nie wiem, jest jakieś spięcie, jakaś kłótnia, zawsze przytoczy jakąś ciekawą historyjkę, anegdotę, dowcip i tak dalej. Jest taki dowcip o Polaku, Rusku i Niemcu, jak przychodzą do Pana Boga i Pan Bóg mówi, że macie po jednym życzeniu. I wtedy Rosjanin zapytany o to, jakie życzenie, on mówi, że Niemców w pień wyciąć za Holokaust, za to wszystko, za tą drugą wojnę, za te wszystkie mordy, wyciąć ich w pień. Niemiec pytany o to samo powiedział, że jedynym jego życzeniem jest to, żeby wszystkich Rusków po prostu tą czerwoną szkołę wyciąć za te łagry, za to wszystko, za czerwoną zarazę, wyciąć w pień. I wtedy Bóg się pyta Polaka, no a ty jakie masz życzenia? A Polak mówi, no jeśli spełniamy życzenia moich przedmówców, to ja tylko małą czarną kawę bez cukru i śmietanki poproszę. Pilecki jest przykładem człowieka, który nie dał nigdy żadnego takiego świadectwa właśnie. W tych raportach zastanawia się, czy też jest człowiekiem idąc zawiedzony, zabity prawie głodem i chorobami. Czy jest takim samym człowiekiem jak ci, którzy ich prowadzą i ci, którzy zbierają jabłka właśnie w sadzie. Zastanawia się, jak mogło dojść do takiego piekła na ziemi, jakim jest Oświęcim w sytuacji takiego rozwoju, gdy ludzkość idzie do przodu, prawda? W niedawnym czasie pojawiły się wielkie osiągnięcia techniki, nauki, pomijając już sztukę, kulturę i tak dalej, i tak dalej. Pilecki nawet do Józefa Różańskiego, właściwie nazwisko Goldberg, osłabionego kata z 10 pawilonu z Rakowieckiej, dyrektora Departamentu Śledczego NBP, do niego też napisał list o spokojnym tonie, jednak biorąc na siebie całą winę, dowodząc swojego moralnego zwycięstwa, tego, że śmierć go nie przestraszy w momencie, gdy miałby zdradzić, żeby od tej śmierci się uchronić. Dzisiaj w publikacji pewnego tygodnika i później w pewnym portalu możemy przeczytać, że ten list był dowodem spoufałości i służalczości wobec władzy komunistycznej. To trochę dziwne. I że Pilecki stają na władze komunistyczne, to też troszkę dziwne. Torturowali go tak, że był w stanie powiedzieć, że przy polskich komunistach Oświęcim to igraszka, a tutaj okazuje się, że on stawia na nich. Żeby nie gdybyć dłużej, rotmistrz Witold Pilecki, bohater wszechczasów. Trzeba go przypomnieć, on tysiąc dni kieruje, konspiracją biega, ale sam mi zjadła i sam od tego ucieknie. Wszędzie o tobie w szkole nie uczyli, ktoś bardzo nie chce był w kraju, ludzie dumni byli. Czas, byśmy wreszcie wszelkie wiedzy zmieni, to nie chodzi Polacom przed tobą czoła pieniny. Twoje życie tam zadają, co z Polski pragną szydzić, wrogowie narodu chcą Polskę obrzydzić, poszedłem sam do